czasie II wojny światowej w Grecji powstała bardzo silna komunistyczna partyzantka. Po II wojnie światowej, kiedy Grecja znalazła się w brytyjskiej strefie wpływów, ta partyzantka walczyła z Anglikami, ale w 1948 właściwie to powstanie przegrało. I wtedy dziesiątki tysięcy Greków udało się na emigrację. Spora część z nich trafiła do Polski, głównie do Wrocławia i Warszawy, ale też mieszkali w okolicach Szczecina. Do Nowej Huty przybyło ich około 180. Mieszkali w okolicach Placu Centralnego, mieli tutaj własny dom kultury imieniem Belo Janisa oraz zespół muzyczny Sirtaki. Jestem córką emigrantów z Grecji. Przyjechali tutaj do Polski w 1949 roku, a do Nowej Huty trafili w 1957, ponieważ ojciec mój dostał pracę w kombinacie. Mama nie pracowała, urodziła troje dzieci i zaczęło się nasze życie. Na samym początku było bardzo ciężko. Władze polskie w współpracy z Grekami, z organizacją grecką, pomogły nam, żeby dostać pierwsze meble. Przecież nikt nie zabrał ze sobą nic. Dostaliśmy i szafę, i wieszak, i łóżko, i koce. Początki no, były może trochę trudne, bo nikt języka nie znał. Ale dzieci bardzo szybko, wychodząc na podwórko, się nauczyły mówić. Sąsiedzi no, pomagali, widzieli, że są obcy ludzie, ale byli życzliwi. Byli ciekawi przede wszystkim, co to za ludzie. Także wspierali nas, jak tam czegoś ktoś źle powiedział, to się mówi tak i poprawiali. Po to, żeby ten człowiek jakoś do tego życia na początku w obcym kraju nie czuł się źle. Tutaj Grecy, którzy przyjechali, świetnie się zasymilowali w otoczeniu, tutaj w środowisku polskim. Były przyjaźnie. Myślę, że różnica kulturowa jest niewielka, jest różnica religijna, ale to w niczym nie przeszkadza. Też obchodzimy święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Lubimy się spotykać. No w Grecji ze względu na klimat, no to ludzie się wieczorami spotykają na ulicach, to znaczy się na agorach. Tutaj trochę inaczej. No, myślę, że nie było żadnych takich sytuacji, które by mogły przeszkodzić w relacjach grecko-polskich między osobami, które tutaj były. Wszyscy bardzo życzliwi byli i w szkole nauczyciele i w zakładach innych, jak się przychodziło do sklepu czy coś. Pierwsze zakupy, do masarni wejdziesz i kupisz kilogram narosu, ale moja mama nie słyszała eł na końcu, mówiła naroso. Coś brzydkiego czy coś ładnego, to dla niej było coś, czego nie mogła osiągnąć. Ale potem powoli sąsiadki przychodziły. A co pani gotuje? Bo mama gotowała po grecku. To też było inne. Ja lubię Grecję. Ja chcę wrócić do Grecji. Ja zawsze powiem, że jak jestem w Polsce, ja mówię, o, ja chcę wrócić do Grecji. Tak? A potem ja jadę do Grecji, już jest jeden, dwa dni, ja mówię, ja lepiej w Polsce, tak? Jest z prawej strony boiska Jeleń, odważne wejście z prawej strony, Jeleń, gol! Małe bramki dla polskiego zespołu w 7 minucie meczu. Bardzo ładna akcja z prawej strony Ireneusza Jelenia i Łukasz Sosin zdobywa prowadzenie dla naszej reprezentacji. W swoim reprezentacyjnym debiucie. Cieszę się, że spotkaliśmy się tutaj na Hutniku, bo od tego się wszystko zaczęło. No na pewno te początki były fajne, bo ta właśnie Akademia Hutnika no, była bardzo prężna. Tu pamiętam, że ja zaczynałem jako Hutnik chyba 11 czy 12 w tym samym roczniku. Poszło do tego, że zdobyliśmy Mistrzostwo Polski juniora młodszego, juniora starszego. No i na pewno tutaj się wychowałem. No, jestem z Nowej Huty, cały czas to podkreślam. Ja Łukasza pamiętam od bardzo młodego wieku, jak przyszedł do Hutnika, miał bodajże 11 albo 12 lat. I mieliśmy takie grupy bardzo szeroko rozbudowane i Łukasz tam się wyróżniał już warunkami fizycznymi. Zawsze był jednym z bardziej sprawnych zawodników. Cieszyło nas to, że robił postępy. Robił bardzo szybko postępy i wydawało się, że osiągnie pewien poziom. Łukasz Sosin był zawodnikiem, który zaczynał swoją karierę w Hutniku jako środkowobrońca, jako stoper. Pokazywał się z dobrej strony.
Co ciekawe, został królem strzelców drugiej ligi w barwach Hutnika w sezonie, który rozpoczynał jako stoper. Potem się okazało, że przesunięty do ataku potrafi strzelać bramki. No i udowodnił to potem wielokrotnie na Cyprze. Tam właśnie nastąpił taki bardzo duży progres jego umiejętności. Znalazł miejsce właśnie dla siebie i cieszyłem się, że może tam się rozwijać. Tam właśnie zdobywał te tytuły, tam zdobywał puchary i tam był tym zawodnikiem, który jako Polak nas bardzo dobrze reprezentował. Ja pamiętam, będąc na obozie na Cyprze z ekstraklasową Krakowiem jako już trener, pamiętam, że poszedłem do kawiarni obejrzeć jego mecz. On akurat grał, już nie pamiętam, w którym z tych czołowych klubów cypryjskich. I w trakcie picia kawy i oglądania tego meczu po prostu byłem niemalże zszokowany, jaką on jest wielką gwiazdą, jak wszyscy mówią o nim przy stolikach, jak wymieniają to nazwisko. Dlatego to takie było uderzające i wydaje mi się, że ta kariera potoczyła się w sposób dla niego bardzo, bardzo dobry. Najlepszą przygodą to są europejskie puchary. Naprawdę miałem to szczęście, że zagrałem w takim meczu jak z Realem Saragossa, zagrałem tutaj z Sigmą Łomuniec, zagrałem, mówię, z Tottenhamem, z Interem, Olympiakosem, Pireus i z tych klubów naprawdę bardzo dużo i co roku grałem w tych europejskich meczach ze względu na to, że no, te drużyny cypryjskie, no co roku byłem w czubie. Na stronę ma duże zaufanie do Jacka Krzynówka, Sebastian Mila, do środku, mali szansa, gol! Łukasz Sosin! No na ten moment czekaliśmy bardzo długo. Precyzyjne dośrodkowanie Jacka Krzynówka, a Łukasz Sosin w swoim debiucie zdobywa już drugiego gola.